Roxanne i Terry Wood wiedli spokojne i szczęśliwe życie. Całą tę sielankę zniszczył jeden tragiczny wieczór. Co tak naprawdę wydarzyło się 19 lutego 1987 roku? Odpowiedź na to trudne pytanie zajęła śledczym kilkadziesiąt lat. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Roxanne Lee Woods urodziła się 15 kwietnia 1956 roku w Niles w stanie Michigan. Spędziła tam większą część swojego dorosłego życia. Miała 6 rodzeństwa, siostrę i 5 braci. Rodzice dziewczyny, Patricia i Daily, rozwiedli się, kiedy Roxanne była mała. Ze wspomnień bliskich kobiety wyłania się obraz opiekuńczej, pełnej życia osoby, która zawsze znalazła czas dla rodziny i przyjaciół, kiedy ktoś tylko tego potrzebował. Była niedoścignionym wzorem, szczególnie dla swojej młodszej siostry, Janet. Roxy była moją opoką. Mówiliśmy na nią nawet skała. Kiedy rodzice się rozstali, matkowała nam wszystkim. Weszła w tę rolę dość naturalnie. Jej słowa potwierdził brat kobiety, Brad Woods. W rozbitych rodzinach dzieci nie mają poczucia stabilności. Zmieniają się domy, partnerzy rodziców. Roxanne była moim jedynym stałym punktem odniesienia. Zawsze można było na nią liczyć. Jedna z bliskich przyjaciółek kobiety powiedziała, że człowiek czuł się w jej towarzystwie naprawdę dobrze. Kochała ludzi. Sprawiała, że czułeś się jej najlepszym przyjacielem już po kilkunastu minutach rozmowy z nią. Roxanne uwielbiała eksperymenty kuchenne. Wymieniała się z przyjaciółmi przepisami na wypieki i ulubione dania. Często spotykali się na wspólne gotowanie. Tuż po ukończeniu szkoły średniej, w 1974 roku, wtedy jeszcze podpisująca się panieńskim nazwiskiem Woods, poznała swojego przyszłego męża, Terego Wooda. Dziewczyna zatrudniła się w sklepie budowlanym, prowadzonym przez ojca chłopaka. Janet wspominała żartobliwie, że Roxanne zwierzyła się jej, jak wielkie wrażenie zrobił na niej Terry po pierwszym spotkaniu. Młody, przystojny zawodnik wrestlingu. Przyszedł kiedyś po ojca do pracy w tych swoich krótkich, sportowych shortach. Roxanne powiedziała, że on ma najładniejsze nogi, jakie kiedykolwiek widziała u chłopaka. Spodobał się jej niemal natychmiast. Młodzi pobrali się w 1982 roku. Dla Roxanne był to najszczęśliwszy dzień w życiu. Ich rodziny niezwykle się polubiły. Do tego stopnia, że młodsza z panien Woods, Janet, została wkrótce żoną brata Terego, Roba Wooda. Ukochane siostry jeszcze bardziej się do siebie zbliżyły. Obydwaj bracia, Terry i Rob, zajęli się rozwijaniem rodzinnego biznesu. Roxanne pomagała mężowi prowadzić firmę. W pewnym momencie okazało się jednak, że nieustanna bliskość małżonków zaczyna ich trochę przytłaczać. Razem się budzili, ubierali, jedli śniadanie i jechali do tej samej pracy. Wspólnie spędzali przerwy w trakcie lunchu, po czym wracali na to samo stanowisko pracy. Roxanne stwierdziła, że zawodowe odseparowanie się od męża dobrze zrobi ich związkowi. Przedyskutowała z Terrym całą sprawę, po czym zaczęła szukać innego zajęcia. Wkrótce zatrudniła się w pobliskim mieście South Bend w Indianie, w dziale obsługi klienta firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą wyrobów z tworzyw sztucznych. Młodzi państwo Wood byli w sobie szaleńczo zakochani. Jak mówili przyjaciele pary, prowadzili zwyczajne, spokojne życie. W chwilach wolnych od pracy spotykali się ze znajomymi. Kobieta lubiła też spędzać czas w ich przydomowym ogrodzie. Kochała kwiaty i była szczególnie dumna z róż, które wyhodowała. Para chciała wkrótce zostać rodzicami.
To było ich wielkie marzenie. Niestety, tragicznym zrządzeniem losu nie zdążyli go zrealizować. 19 lutego 1987 roku zapowiadał się całkiem zwyczajnie. Kolejny wypełniony obowiązkami dzień małżeństwa Wood. Roxanne i Terry umówili się na wspólny obiad po pracy w restauracji w centrum Niles. Zdecydowali, że później pójdą do kręgielni. Roxanne miała jeszcze trochę pracy w domu, więc postanowili, że spotkają się już na miejscu, w lokalu White's Bowling Lanes w ich rodzinnym mieście. Dotarli tam wczesnym wieczorem, dwoma osobnymi autami. Terry przyjechał pierwszy. Przybycie ślicznej, młodej kobiety zwróciło uwagę wielu gości klubu. Jeden z policjantów prowadzących późniejsze dochodzenie powiedział: tamtego dnia odbywały się zawody męskiej ligi kręglarskiej. Na miejscu nie było zbyt wielu kobiet. Nie powinno zatem dziwić, że wysoka, zgrabna brunetka przyciągała męskie spojrzenia. Młodzi bawili się świetnie. Tuż po północy Roxanne poczuła, że jest trochę zmęczona. Za kilka godzin miała rozpocząć poranną zmianę w pracy. Chciała się wyspać. Oznajmiła mężowi, że chce wracać do domu. Terry jednak stwierdził, że wolałby jeszcze chwilę zostać. Szło mu wyjątkowo dobrze, nie chciał przerywać gry. Roxanne postanowiła zatem, że wróci do domu sama. Janet Wood wspominała: policja powiedziała nam później, że znalazł się świadek czułego pożegnania mojego szwagra i siostry. Terry miał ją przytulić i pocałować. Powiedział, że ją kocha. Życzył jej dobrej nocy i kazał jechać ostrożnie. Kobieta wyszła z kręgielni około 30 minut po północy. Wsiadła do samochodu i ruszyła w drogę powrotną. Terry nie zabawił długo w lokalu. Pojawił się w ich domu mniej więcej 45 minut po tym, gdy spod kręgielni odjechała Roxanne. Dochodziła właśnie 1:15. Wszedł przez garaż. Do końca życia nie zapomni makabrycznego widoku, który zastał w kuchni. Bezwładne ciało żony leżało na zimnej podłodze z linoleum w kałuży krwi. Koszula nocna kobiety była podciągnięta do góry, a bielizna opuszczona do połowy ud. Obficie krwawiąca rana na głowie powstała na skutek uderzenia ciężkim narzędziem. Roxanne miała poderżnięte gardło. Przerażony Terry rzucił się w kierunku ukochanej. Trzymał ją w ramionach, chcąc sprawdzić, czy wyczuje puls. Niestety, kobieta nie żyła. Zszokowany mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy. Zdołał przekazać, że jego żonę zamordowano. Dyspozytor linii ratunkowej, który odebrał połączenie od Terry'ego Wooda, uznał, że zgłoszenie jest dość podejrzane. Mąż Roxanne był agresywny, krzyczał na ratownika. Nie chciał podać podstawowych informacji dotyczących zdarzenia. Kontakt z nim był znacznie utrudniony. Do domu państwa Wood dotarła policja i pogotowie. Lekarze oficjalnie stwierdzili zgon Roxanne. Terry rzucił się na funkcjonariuszy z pięściami. Krzyczał, domagał się natychmiastowego kontaktu z sierżantem jednostki. Jeden z detektywów tak mówił o zachowaniu Wooda: typowa reakcja bliskich ofiary w takiej sytuacji to szok, nierzadko rozpacz. Ale taki ładunek agresji i pogardy dla policji, jaki prezentował mąż tej kobiety, to nie było normalne. Od razu wzbudziło nasze podejrzenia. Mężczyznę zabrano na przesłuchanie. Niemal od progu żądał kontaktu ze swoim adwokatem, co jeszcze bardziej spotęgowało przypuszczenia, że to on był sprawcą bestialskiego mordu. Na niekorzyść Terry'ego przemawiał też fakt, że minęło stosunkowo niewiele czasu od momentu, kiedy ostatni raz widział żonę żywą, aż do chwili, kiedy klęczał nad jej zwłokami. Ze względu na stosunkowo niewielki dystans dzielący kręgielnię i ich dom, w teorii zdążyłby zabić ją w tak krótkim czasie i upozorować włamanie. Poddawano w wątpliwość zeznania świadków, którzy potwierdzali, że cały ten czas po wyjściu Roxanne z baru, Terry był przy torze do kręgli. Janet Wood od początku broniła swojego szwagra. Tak relacjonowała czas tuż po zabójstwie siostry.
Od pierwszych chwil nie wierzyłam, że to mógł być Terry. To po prostu nieprawdopodobne. Jeden z policjantów, którzy przyjechali pierwsi na miejsce, powiedział mojemu szwagrowi, że nie spocznie, póki nie udowodni mu winy i nie wsadzi go za kratki. Oni już wtedy go osądzili. Brad Woods pamięta, że o śmierci ukochanej siostry dowiedział się 20 lutego nad ranem. Miałem zaledwie 14 lat. Właśnie szykowałem się do szkoły. Byłem akurat w łazience, kiedy mama zaczęła walić pięściami w drzwi. Krzyczała, że muszę natychmiast wyjść, bo stało się coś okropnego. Kilka minut wcześniej ktoś dzwonił i powiedział jej, że naszą Roxy, naszą skałę, brutalnie zamordowano. Nie mogłem w to uwierzyć. Policja rozpoczęła żmudne śledztwo. Sekcja zwłok Roxanne Wood ujawniła, że przed śmiercią kobiety doszło do gwałtu. Sprawca ogłuszył ofiarę, uderzając ją kilkukrotnie patelnią w głowę. Bezpośrednią przyczyną śmierci było wykrwawienie na skutek zadanych ran. Detektywi nie znaleźli żadnych śladów siłowego wdarcia się do budynku. Przypuszczano więc, że zabójcą był ktoś, kogo Roxanne znała i dobrowolnie wpuściła do domu. Terry tłumaczył, że w tamtym czasie akurat zepsuł się zamek w drzwiach na tyle posesji i dlatego był problem z ich zamykaniem. Mężczyzna zeznał też, że poślizgnął się w krwawej kałuży na kuchennej podłodze, kiedy zbliżył się do Roxanne, aby podnieść jej głowę i sprawdzić, czy jeszcze żyje. Jednak dookoła nie znaleziono śladów butów Terry'ego, wskazujących, że rzeczywiście to zrobił. Narzędzie zbrodni, kuchenny nóż do filetowania ryb, wyjęty z szuflady w kuchni państwa Wood, nie został odnaleziony. Policja natrafiła jedynie na osłonę od ostrza. Znajdowała się w pobliżu ciała Roxanne. Lista podejrzeń detektywów z godziny na godzinę wypełniała się coraz to nowymi zapiskami. W toku śledztwa ustalono, że każde z małżonków jakiś czas wcześniej dopuściło się zdrady. Przyjęto, że motywem zabójstwa mogła być zazdrość. Detektywi zwrócili uwagę na fakt, że okoliczności śmierci kobiety wskazywały na niezwykłą wściekłość, wręcz furię sprawcy. Czy to zbrodnia w afekcie? Według nich tylko ktoś, kto ją znał, mógł w taki sposób zamanifestować swoją złość. Mógł to być mąż, chcący ukarać ją za romans, lub kochanek, który nie pogodził się z tym, że Roxanne nie związała się z nim na stałe. Janet niejednokrotnie wyrażała swoje wątpliwości co do wysuwanych podejrzeń względem Terry'ego. Po prostu za dobrze go znałam. To nie był typ agresora. Owszem, miał cięty język, ale nigdy nie był przemocowym partnerem. Mimo licznych insynuacji osób pracujących nad śledztwem, że to mąż był zamieszany w śmierć własnej żony, prokurator nie znalazł dowodów, które wystarczyłyby na postawienie Terry'emu zarzutów. Jednak w oczach opinii publicznej Wood był już stracony. Spekulacje dotyczące jego udziału w tej makabrycznej zbrodni nie ucichły przez lata. Ci, którzy go znali, mówili, że kiedy pojawiał się w jakimś pubie w rodzinnym mieście, słyszał szeptane w jego stronę słowo „rzeźnik”. Zbrodnia, której ofiarą padła Roxanne Wood, sparaliżowała społeczność Niles. Detektyw pracujący nad sprawą mówił: na mieszkańców spadła psychoza strachu. Dzieci bały się zasypiać nocami po tej tragedii. Ludzie po kilka razy sprawdzali, czy mają zamknięte wszystkie drzwi. Patrolowali ulice. Sąsiedzi pilnowali wzajemnie swoich domów. Na miejscu zabezpieczono śladowe ilości materiału genetycznego potencjalnego sprawcy. Niestety, stopień rozwoju ówczesnej technologii nie był wystarczający do zbadania tak małej próbki. Rodzina kobiety nie traciła jednak wiary w to, że wkrótce odnajdzie się zabójca Roxanne. Ich nadzieję rozwiała po kilku miesiącach sama policja. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Decyzja władz oburzyła bliskich ofiary. Morderstwo mojej siostry było dla nas ogromnym szokiem. Ale jeszcze gorsze było to, że jej zabójca chodzi wolno po ulicy. To, że nikogo nie aresztowano. Powiedzieć, że to boli, to jak nie powiedzieć nic. Opowiadała Janet Wood.
Roxanne została pochowana 24 lutego 1987 roku. Bliscy pożegnali ją podczas nabożeństwa żałobnego w kościele episkopalnym Świętej Trójcy w Niles. Wraz z postępem badań materiału genetycznego pojawiła się nadzieja na ponowne otwarcie śledztwa, jeśli tylko znajdą się nowe dowody w sprawie. W 1999 roku pobraną 12 lat wcześniej z miejsca zbrodni próbkę wprowadzono do kryminalistycznej bazy DNA CODIS. Niestety, nie znaleziono dopasowania do już istniejących tam danych. Jakkolwiek rozczarowujące mogły wydawać się dotychczasowe próby odnalezienia zabójcy, przyjaciele Terego widzieli w nowej technologii nadzieję na oczyszczenie bliskiego im człowieka z zarzutów. Nasienie sprawcy zostało przebadane pod kątem zgodności genetycznej z profilem Terego Wooda. Dopasowania nie było. To oznaczało, że z naukowego punktu widzenia sprawcą gwałtu na Roxanne Wood nie był jej mąż. Mimo niezaprzeczalnego dowodu na niewinność mężczyzny, policja nie skreśliła go z listy podejrzanych. Pytany o to jeden z detektywów odpowiedział: to, że Terry Wood nie zgwałcił swojej małżonki, nie oznacza z automatu, że jej nie zabił. W dalszym ciągu nie możemy tego wykluczyć. Po tym przełomie dochodzenie znowu utknęło w martwym punkcie, aż do 2020 roku. Minęło ponad 30 lat od zbrodni. Policja tonęła w dokumentach. Setki raportów, grube tomy akt, natłok innych spraw oraz ciągłe braki kadrowe znacząco spowalniały postępy w sprawie. I wciąż brak najważniejszego, choć najmniejszego punktu zaczepienia. To właśnie wtedy dr Aislinn Kirsten, profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Zachodniego stanu Michigan, zaproponowała władzom swoją pomoc. Kobieta prowadziła wykłady z prawa karnego, interesowała się sprawą zabójstwa Roxanne Wood i przez długi czas dyskutowała o niej z zaangażowanym w śledztwo detektywem Chuckiem Christensenem. Aislinn i Chuck postanowili zaangażować do projektu studentów. Młodzi ludzie stworzyli coś na kształt grupy badawczej, której zadaniem była drobiazgowa analiza ponad 3,5 tysiąca stron zeznań i dowodów zebranych w toku śledztwa. Akta sprawy miały zostać wprowadzone do systemu komputerowego, formułując jedną cyfrową bazę danych. Studenci ściśle współpracowali z policją w Michigan. Dr Kirsten uważała, że zdobytego w ten sposób doświadczenia nie dadzą nawet najlepsze wykłady. Podeszła do tego zadania z prawdziwą pasją, którą, jak mówili uczniowie, potrafiła w nich rozpalić. Naszym zadaniem było uważne przejrzenie zeznań świadków, notatek i wszelkich zapisków, które wykonali dotąd agenci. Mieliśmy zwracać uwagę na ewentualne niespójności i błędy. Jedna z kobiet uczestniczących w tym innowacyjnym programie, Samantha Rogers, podzieliła się w prasie swoją opinią. Taka baza to nieoceniona pomoc przede wszystkim dla policji. Funkcjonariusz byłby na przykład w stanie szybko wyszukać nazwiska świadków, sprawdzić, czy i kiedy byli oni przesłuchani, co powiedzieli, zweryfikować ich miejsce zamieszkania, nawet auto, którym ktoś jeździł. Będzie to zrobione dużo efektywniej, niż kazać komuś kartkować tysiące stron papierowych akt. Przez ponad rok badań studenci regularnie spotykali się z detektywami. Omawiali swoje przypuszczenia, dyskutowali nad wątkami, które przewijały się w śledztwie. Mieli nieograniczony dostęp do dokumentów związanych z morderstwem. Policja zapewniała im możliwość konsultacji i oferowała pomoc, kiedy tylko było to potrzebne. Jedna z uczestniczek programu dr Kirsten wspominała, że mrówcza praca, której się podjęli, uświadomiła jej również, jak długo niektóre ofiary przestępstw czekają na sprawiedliwość. Dziewczyna mówiła: w tym, co wtedy robiliśmy, był ogromny sens. Czuliśmy na sobie ciężar obowiązku, którego się podjęliśmy. Porucznik Chuck Christensen zwrócił się z prośbą do światowej sławy badaczki, współzałożycielki i prezes organizacji Identifiers International, zajmującej się genealogią genetyczną, dr Colin Fitzpatrick.
Celem, który miał przed sobą powołany zespół naukowy, było zbadanie śladowej ilości materiału genetycznego, pobranego 3 dekady wcześniej, z miejsca przestępstwa. Dr Fitzpatrick przyznała, że początkowo zadanie to wydawało się jej niemożliwe do wykonania. Mieliśmy do dyspozycji dosłownie szczątkowe ilości próbki. Zaledwie 3% tego, nad czym zwykle można pracować, jeśli widzi się jakąkolwiek szansę na sukces. To była najmniejsza porcja DNA, z jaką mieliśmy kiedykolwiek do czynienia. Badacze spędzili prawie 10 miesięcy nad próbą wyłuskania z DNA jakiejś wskazówki, która mogłaby doprowadzić policję do zabójcy. I kiedy wydawało się, że trop znów doprowadził śledczych w ciemny zaułek, dr Fitzpatrick spotkała się ze znaną genealog Gabrielą Vargas. Był kwiecień 2021 roku. Kobieta przystąpiła do pracy. Jakiś czas później dokonała niemożliwego. Udało jej się uzyskać genetyczny profil sprawcy z minimalnej próbki DNA, którą posiadała. Jej pierwsze odkrycie to rasa podejrzanego, kaukaska. Swoje znalezisko wprowadziła do internetowej bazy DNA GEDmatch. Miała nadzieję, że w ten sposób natrafi na ślad krewnych potencjalnego mordercy. Zaczęła konstruować drzewo genealogiczne poszukiwanego. Vargas dotarła do historii przodków potencjalnego sprawcy, sięgającej przełomu XVII i XVIII wieku. Stopniowo zawężała rezultaty swoich poszukiwań, aż do chwili, kiedy wytypowała małżeństwo, które miało 3 synów, urodzonych w latach 40. i 50. Gabriela niezwłocznie przekazała detektywom informacje, które uzyskała. Policja sprawdziła kartotekę wskazanych mężczyzn. 2 z nich szybko wykluczono z kręgu podejrzanych. 66-letni wówczas Patrick Wayne Gillam pozostał pod ich czujną obserwacją. Mężczyzna był znany służbom. Jego bogata kartoteka kryminalna zawierała wpisy o wielokrotnym aresztowaniu za jazdę w stanie nietrzeźwości, stosowanie przemocy domowej, a także handlu narkotykami. W czasie, kiedy zginęła Roxanne, Patrick mieszkał w okolicy domu Woodów. Dzieliło go od nich zaledwie kilka kilometrów. Jak się okazało, 8 lat przed śmiercią kobiety, Gillam popełnił podobne przestępstwo. We wrześniu 1979 roku włamał się do domu Maureen i Roberta Farek, mieszkających w Gray, stan Indiana. Robert był dyrektorem jednego z banków. Maureen pracowała w lokalnej szkole średniej jako nauczycielka sztuki. Kobieta wspominała, że mąż poprosił ją, aby tamtego dnia nie zamykała tylnych drzwi, bo zapomniał kluczy do domu. Zmęczona położyła się szybko spać. Po godzinie 22 zbudziły ją dziwne hałasy, dobiegające z pokoju na parterze. W pomieszczeniu obok spały jej kilkuletnie córeczki. Nie chcąc obudzić dzieci, zeszła cicho na dół. W ciemności dostrzegła mężczyznę, który przeszukiwał jej torebkę leżącą na stole. Kiedy kobieta chciała spłoszyć włamywacza, ten odwrócił się i zaatakował. Maureen próbowała uciec, ale zaczął za nią biec. Dopadł ją na schodach i próbował wykorzystać. Na całe szczęście to mu się nie udało. Wybiegł z domu w popłochu, zabierając portfel kobiety wraz z dokumentami. Zszokowana Maureen wezwała policję. Po latach powiedziała: byłam wtedy pewna, że zaraz zginę. Agresor wpadł w ręce stróżów prawa tydzień później. Wówczas policja zatrzymała jego auto do kontroli drogowej. Mężczyzna złamał kilka przepisów w trakcie jazdy. Na siedzeniu obok kierowcy leżały rozrzucone niedbale karty kredytowe Maureen Farek. Patricka Gillama przesłuchano na posterunku. Wielokrotnie powtarzał policjantom, że nie pamięta całego zajścia. Twierdził, że zemdlał w domu państwa Farek. A potem obudził się i zauważył, że ma opuszczone spodnie. Sędzia nie dał wiary jego opowieściom. Wkrótce usłyszał wyrok – 14 lat pozbawienia wolności. Odsiedział 7 lat. Zwolniono go warunkowo zaledwie kilka miesięcy przed napadem na Roxanne Wood. Detektyw Christensen tak skomentował sprawę: przestępcy w więzieniu mają dużo czasu na wyciąganie wniosków dotyczących tego, za co tam trafili. Gillam zapewne uświadomił sobie, że lepiej będzie, jeśli następnym razem pozbawi życia wszystkich świadków.
Inaczej ryzyko ponownego trafienia za kratki będzie zbyt duże. Policjanci postanowili porównać DNA zabójcy Roxanne Wood ze świeżym materiałem genetycznym obserwowanego Patricka Gillama. Chcieli mieć pewność, że pozyskane w ten sposób dowody pozwolą na przedstawienie podejrzanemu solidnego aktu oskarżenia i sąd uzna je za niepodważalne. Nad sprawą pracowały dwa zespoły detektywów. Każdy krok mężczyzny był śledzony przez tajnych agentów. Jeden z nich zauważył, że Gillam jest nałogowym palaczem. Pewnego dnia wcielił się w rolę przypadkowego przechodnia i zagadał mężczyznę na ulicy, przed drzwiami pralni, w której pracował podejrzany. Mężczyźni spędzili razem kilka minut na zwykłej pogawędce. Gillam wyrzucił niedopałek na trawę i odszedł. Tajniak tylko na to czekał. Zabezpieczył cenny dowód i zawiózł go do laboratorium. Agent po jakimś czasie wspominał. Wiedziałem, że on wychodzi często na papierosa na przerwę. Ja normalnie nie palę, ale dostrzegłem w pobliżu pralni stację benzynową. Podjąłem szybką decyzję, że dobrze byłoby kupić paczkę i na niego zaczekać. Przywitałem się z nim po prostu. Spędziliśmy razem zaledwie chwilę. Szybka rozmowa. Mówił, że lubi hokej i jest fanem drużyny Red Wings. Porównanie DNA ze śliny podejrzanego z materiałem zebranym na miejscu zbrodni w 1987 roku dało pozytywny wynik. Detektyw Christensen powiedział: Czułem się, jakby spadł mi z pleców jakiś ciężar. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Już go wtedy prawie dopadliśmy. Do pierwszego przesłuchania Patricka Gillama doszło 29 lipca 2021 roku. Detektywi pokazali mu wtedy zdjęcia ofiary. Pytany o znajomość z Roxanne, Gillam zdecydowanie zaprzeczył. Zasłaniał się niepamięcią. Powiedział, że musi zobaczyć się ze swoim adwokatem. 17 lutego 2022 roku, dwa dni przed 35. rocznicą śmierci Roxanne Wood, Patrick Gillam został aresztowany pod zarzutem morderstwa. W trakcie ponad 5-godzinnego nagrywanego przesłuchania mężczyzna mówił: Nie mam pojęcia. Nie wiem, o co chodzi. Jeśli naprawdę zrobiłem to, o co mnie oskarżacie, to znaczy, że jestem potworem. Brad Woods, kiedy dowiedział się o zatrzymaniu sprawcy mordu na jego siostrze, powiedział: To się wydawało takie nierealne. Mimo, że tysiące razy odgrywałem w głowie scenariusze, które mogłyby opisać chwilę, kiedy detektywi przyjdą do mnie i powiedzą: Mamy go. Dr Ashlyn Kirsten wyraziła ogromną radość na wieść o dokonanym przez policję zatrzymaniu sprawcy. To była wspaniała wiadomość. Od mniej więcej pół roku znałam już tożsamość tego mężczyzny. Pomyślałam, nareszcie go złapali. Usunęli ogromne źródło zagrożenia. Już nigdy żadna kobieta nie będzie musiała się go bać. Dr Colin Fitzpatrick porównała finał sprawy do cudu. Czyli one jednak się zdarzają, skomentowała kobieta. Chucka Christensena czekała teraz trudna rozmowa. Musiał zobaczyć się z Terrym Woodem i wytłumaczyć mu, że po 35 latach wreszcie przestał już być na celowniku policji. Usiedliśmy we dwóch w jego domu. Wyjaśniłem mu, że jego z tą sprawą już nic nie łączy i że jesteśmy tego naprawdę pewni. Zareagował bardzo emocjonalnie, co zrozumiałe. Płakał, był w szoku. Studenci dr Kirsten uczestniczyli w każdym przesłuchaniu podejrzanego oraz w rozprawie sądowej, która odbyła się 25 kwietnia 2022 roku. Na wypełnionej po brzegi sali spotkały się osoby, których życie zostało tak okrutnie naznaczone przez potwora, jak określił oskarżonego Brad Woods. Uczestnikiem procesu Gillama był m.in. Robert Farek. Jego żona nie zdążyła usłyszeć o sprawie Roxanne Wood. Maureen Farek zmarła w 2018 roku na raka. Mężczyzna mówił: Widziałem ogromny ból, ale i ulgę w oczach Terrego Wooda. Uścisnąłem mu dłoń. Poczułem do niego taką sympatię, jakiej nikt nie mógłby sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że Gillam już nigdy nie wyjdzie na wolność.
nie zasługuje na to. Krewni Roxanne w emocjonalnym oświadczeniu podkreślali, że ta straszna zbrodnia prześladowała ich rodzinę przez dekady. Jego czyn sprowadził na nas wyrok śmierci, podczas kiedy on żył całe lata jako wolny człowiek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu setek ludzi oraz niewiarygodnemu rozwojowi nowych technologii, on tu dziś jest i zapłaci za wszystko, co zrobił. Mamy nadzieję, że zostanie zamknięty w klatce, jak dzikie zwierzę. Morderca zbladł, kiedy spojrzał na Janet Woods. Kobieta była bardzo podobna do swojej zmarłej siostry. Komentowano, że zachowywał się tak, jakby zobaczył ducha. Brad Woods dodał: uprzedzam, że jeśli pojawi się opcja wcześniejszego wyjścia na wolność tego człowieka, nie pozostanę bierny. Za to, co jej zrobił, zasługuje na najwyższy możliwy wymiar kary. To monstrum, które trzeba natychmiast odseparować od społeczeństwa, tak aby moje córki, ich dzieci i wnuki chodziły po ulicy swobodnie. Janet podkreśliła, że jej szwagier Terry wiele wycierpiał przez rzucane w jego stronę bezpodstawne oskarżenia. Swoim życiem udowodnił nieraz, że nic nie ukrywa, a teraz jest w końcu prawdziwie wolny. W opinii kobiety przykre plotki na temat jego domniemanego udziału w zabójstwie żony zniszczyły mu zdrowie i życie prywatne. Gillam zdecydował się na złożenie specjalnego oświadczenia. To deklaracja, która prowadzi do wymierzenia kary oskarżonemu, ale nie jest de facto równoznaczna z przyznaniem się do winy. W trakcie rozprawy mówił: nie wierzę w to, co zrobiłem. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą kiedyś mi to wszystko wybaczą. Brad Woods nie uwierzył w skruchę, którą sprawca wyraził podczas procesu. Ludzie tacy jak on twierdzą, że znajdują w więzieniu Jezusa, ale tak naprawdę u bram śmierci czeka na nich wyłącznie diabeł. I to on ich przywita, kiedy już pożegnają się z ziemskim życiem. Ten człowiek to hańba dla naszej i jego własnej rodziny. Sąd skazał Patryka Gillama na karę minimum 23, a maksimum 50 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, najwcześniej w 2040 roku. Dla 67-latka wyrok oznaczał, że prawdopodobnie nigdy już nie wyjdzie na wolność. Skazany przebywa obecnie w zakładzie karnym dla mężczyzn w Carson. Colin Fitzpatrick udzieliła krótkiego wywiadu po ogłoszeniu wyroku. Sprawiedliwość to jedno, ulga drugie. To nie jest zamknięcie sprawy. Zamordowany bliski przecież do nas nigdy nie wróci. Ale rodzina nie musi się już martwić, że może pewnego dnia zbrodniarz przyjdzie i po nich. Znana genealog podkreśliła, że sprawa zabójstwa Roxanne Wood była jedną z najtrudniejszych w jej wieloletniej karierze zawodowej. Zarówno pod kątem wyzwań technologicznych, jak i jakości materiału dowodowego. Ale nam się udało. To znaczy, że nigdy nie należy tracić nadziei. Kobieta przekazała podziękowania na ręce szefa jednostki policji w Michigan, z którego zespołem współpracowała jej grupa badawcza. Nigdy w nas nie zwątpili i zaufali temu, co robimy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Detektywi pracujący przy dochodzeniu podziękowali zespołowi Identifinders International, podkreślając, że bez ich pomocy ta sprawa nigdy nie zostałaby rozwiązana. Nie ma mowy, żebyśmy byli to w stanie zrobić bez was. Gabriela Vargas uznała możliwość pracy przy śledztwie za prawdziwy zaszczyt. Przyznała, że głównym czynnikiem motywującym ją do wysiłku była w tym przypadku rodzina ofiary. Oni nigdy nie stracili wiary w to, że pewnego dnia sprawiedliwości stanie się zadość. Chuck Christensen podkreślił, że gdyby nie połączony wysiłek obydwu zaangażowanych zespołów, czyli studentów z Michigan oraz grupy Colin Fitzpatrick, oskarżony prawdopodobnie nadal byłby na wolności. Dr Ashley Kirsten potwierdziła, że do jej nowatorskiego programu zgłosiło się po tej sprawie setki chętnych studentów. Psychologia, badania śledcze, praca socjalna. Te zamknięte sprawy dotykają tylu ważnych obszarów życia. Dla studentów to niespotykana okazja na zdobycie pierwszych, fantastycznych doświadczeń zawodowych. I to zarówno jeśli chodzi o metodologię pracy śledczych,
jak i nawiązywanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości. Jeden z uczestników projektu powiedział: Wszystko, co tutaj robimy, jest prawdziwe. Mamy wpływ na rzeczywiste śledztwa, a tym samym losy konkretnych rodzin. Nawet nie mam słów, aby opisać, jak cenne jest dla mnie takie doświadczenie. W samej tylko południowo-zachodniej części Michigan na rozwiązanie wciąż czeka tysiące spraw. Janet Wood opowiadała, jak tuż po procesie przyśniła się jej Roxanne. Byłyśmy obydwie w Niles. Przyszła do mnie. Złapała mnie za rękę. Oniemiałam. Wykrztusiłam z siebie tylko: Roxy, jesteś. Poszłyśmy gdzieś, cały czas rozmawiając i głośno się śmiejąc. Nagle nastała głucha cisza. Spojrzałam na siostrę. Okazało się, że stoimy przy bramie cmentarnej. Zapadła noc. Zapytałam ją, czy na pewno musi już iść. Pokiwała głową. Zapewniła mnie jednak, że od teraz już wszystko jest w porządku. Grób Roxanne Wood znajduje się na cmentarzu Silverbrook w Niles. Inskrypcja na skromnym nagrobku brzmi następująco: Kochająca żona, najlepsza przyjaciółka. Terry Wood do dziś mieszka w Niles. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.